Cześć! Dzisiaj zrobimy beat w stylu pioruna. Od braci dla braci. Intro. Wesprzyj mnie na patronite.pl. Dzień dobry moi kochani, z tej strony oczywiście Bonifacy, witam was bardzo gorąco w kolejnym Selfmade Beats i kłaniam się oczywiście niezwykle nisko, witając was bardzo serdecznie jak co czwartek o godzinie 20. Dzisiaj, moi drodzy, przygotujemy sobie utwór w stylu pioruna, od braci dla braci. Piorun to jest dosyć taka specyficzna postać, ponieważ jest to uliczny raper stworzony na potrzeby serialu Ślepnąc od świateł, produkcja HBO. Nie widziałem, więc się nie wypowiem na temat samego serialu, natomiast utwór był całkiem okej, biorąc pod uwagę jego taki troszeczkę prześmiewczy charakter. Nie brałem go do końca na poważnie, natomiast realizacyjnie ten numer naprawdę trzyma poziom. I dzisiaj postaramy się zrobić coś w tym stylu, a zatem nie przedłużając, przejdźmy na pulpit i zobaczmy, z czym dzisiaj przyjdzie nam działać. No dobrze, moi kochani, jesteśmy zatem już na pulpicie. Tak jak widzimy, mamy tempo 90 BPM-ów, więc klasyczne hip-hopowe tempo. Do tego mamy swing meter podkręcony do około 10%. Powinno wystarczyć, da nam to taki fajny groove jednocześnie. Nie za bardzo synkopując całą sekcję rytmiczną, w ogóle wszystkie ścieżki. I mamy takie brzmienia jak kick. Dosyć głęboki z jednej strony, a z drugiej strony ma wystarczająco dużo wyższych harmonicznych, żeby się fajnie przebijał w miksie na późniejszych etapach. Dalej mamy, moi drodzy, snare. Też z dosyć dużym dołem, mamy tam lekki rezonans, będzie trzeba zadbać o to, żeby go wyciąć. Dalej mamy snare numer 2. O wiele jaśniejszy i w momencie, kiedy je ze sobą połączymy, powinny dać dobry rezultat. Dalej mamy hi-hat. Dosyć jasny. I drugi ciemniejszy również będą ze sobą łączone. Tutaj mamy tom. Dosyć potężne brzmienie, które będzie nam służyć jako taki element na intrze, na mostku, tudzież refrenie, bo różnie było to wykorzystywane w oryginalnym utworze. Mamy również tamburyn. Dosyć długi, z takim shake'iem troszeczkę. I on też będzie nam służył dokładnie na tej samej sekcji, co tom. Dalej mamy bas. Dosyć fajne brzmienie, słuchajcie, wysyntezowane w syntezatorze Vacuum Pro. Mega fajny syntezator. Dalej mamy pady. To ucieszy fanów stokowych wtyczek z Eiffela, ponieważ jest to GMS. Dalej mamy, moi drodzy, lead. To jest jedno z brzmienie z Omnisphere. Dalej mamy, moi drodzy, plug. A właściwie lead o nazwie Layer Chords, również z GMS-a, więc jest to podstawowe brzmienie z tej wtyczki, moi kochani. No i to będzie nam służyć jako taki plug, element melodii w naszym utworze. I to tyle, jeżeli chodzi o omówienie dźwięków, selekcji dźwięków w dzisiejszym bicie, a zatem możemy przejść do budowania sekcji rytmicznej. Zajmijmy się zatem, moi drodzy, perkusją. Będzie to klasyczna, hip-hopowa, mocna perkusja z mocną stopą i z mocnym werblem. Do tego będziemy dążyć, szczególnie uda nam się to, myślę, wyeksponować w miksie. Na razie jednak zadbajmy o to, aby rytmika tej perkusji faktycznie odpowiadała standardom klasycznego hip-hopowego bitu. A zatem przejdźmy do tego, przejdźmy na pulpit. Zaczniemy, moi drodzy, tak sobie myślę, że od... W sumie od wszystkiego moglibyśmy zacząć, tak na dobrą sprawę. Zaczniemy sobie, moi drodzy, od kika w takim razie, żeby za bardzo tutaj nie mieszać. Kick będzie stosunkowo prosty, bo nie jest to specjalnie skomplikowana kompozycja również i to jest w zasadzie wszystko, co powinniśmy zrobić w tym wypadku, jeżeli się nie mylę. Sprawdźmy jeszcze. Dokładnie tak. My oczywiście troszeczkę upraszczamy ten beat, niemniej będziemy dążyć do tego, żeby brzmiało to dobrze, po prostu. I skopiujmy to sobie na 8 taktów, ponieważ tyle będziemy chcieli tutaj tych taktów faktycznie mieć. Zobaczymy, czy to będzie konieczne, ale tak się będziemy starać to zrobić. Zaprogramujmy sobie jedną ścieżkę snare'a, bo będziemy chcieli również, aby i ten element był
dobrze zrobiony po prostu, o, w ten sposób. A wiecie co, jeszcze się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo tak, tutaj możemy sobie zrobić w ten sposób, że wrzucimy te dwa snery, ponieważ one i tak się będą pojawiać. I zróbmy coś takiego. Ja oczywiście, jeżeli chodzi o parametr velocity, to pewnie będę jeszcze co nieco zmieniał poza kadrem. Niemniej chcę, żebyście widzieli chociaż, jak to wygląda. Oczywiście projekt z tego odcinka będziecie mogli sobie swobodnie pobrać z opisu, także gdybyście chcieli zajrzeć do tych wszystkich parametrów, drobnych szczególików, to oczywiście możecie to zrobić z tamtego poziomu. Tutaj na razie sobie rozlokujmy hi-hat co dwa kroki i wejdźmy w piano rola, ponieważ będziemy chcieli zapętlić go sobie dwukrotnie, tyle że na czwartym takcie będziemy chcieli wprowadzić pewną wariację. I będzie ona wyglądać mniej więcej tak, nawet nie wiem, czy nie za gęsto to robię, ale chyba nie, przynajmniej mam taką nadzieję. No powiedzmy, wstępnie może być, może to jeszcze później zmienię, na razie pozmieniajmy jednak parametr velocity, żeby troszeczkę lepiej to sobie płynęło wszystko, słuchajcie. Odrobinkę. Później będziemy kombinować więcej. Czekajcie, wyłączę metronom. Może zróbmy coś takiego, będzie ciekawiej. Ok. I to powinno być całkiem spoko. Skopiujmy to sobie na trzy takty, ponieważ ten czwarty jest jednak znacząco inny od pozostałych. No i całość tak przygotowaną możemy sobie skopiować na drugą część pętli, uzyskując tym samym taktów 8, czyli tę liczbę przez nas jakże pożądaną. Skopiujmy sobie to do drugiej ścieżki. Ok, brzmi to całkiem spoko, całkiem spójnie. I teraz, moi drodzy, będziemy sobie chcieli jeszcze zbudować, a może sklonujmy to po prostu, będziemy sobie chcieli jeszcze zbudować drugą część, czyli to intro, tudzież mostek, tudzież cokolwiek innego. Ja z drugiego patternu usunę teraz całą tę perkusję i zajmiemy się tylko naszą właśnie tą częścią, słuchajcie. Więc zróbmy to. I zrobimy to tak. Chcemy tutaj mieć dosyć taki potężny ten tom. Ok, zróbmy coś takiego. I tak, i to powinno działać. Ok, i coś takiego będziemy sobie kopiować, słuchajcie, czterokrotnie. I będzie to sobie startować, słuchajcie, od piątego taktu. My już tu robimy troszeczkę poniekąd aranżację, ale to niczemu nie szkodzi. Teraz, moi drodzy, tamburyn, który będziemy chcieli, żeby brzmiał mniej więcej tak. Ja też tutaj się zastanawiam, czy będziemy chcieli tak długie nuty utrzymywać, ale powinno to zdać egzamin. Dobra, wiecie co? To zróbmy to inaczej, bo widzę, że trzeba podejść do tego w zupełnie inny sposób. Teraz tak, przenieśmy się może faktycznie na ten piąty takt. No
Okej, i to jest całkiem w porządku. Skopiujmy to sobie. I na obu w tym momencie patternach mamy gotową perkusję. A zatem myślę, że stosownym jest przejście do etapu kompozycji. Skomponujmy zatem, moi drodzy, resztę ścieżek. Pozostał nam bas, pady, lead oraz plug. Tych ścieżek już nie ma zbyt wiele, ale też wiele ścieżek w oryginalnym utworze się nie pojawiało. A zatem przejdźmy na pulpit i zacznijmy pracę. Moi drodzy, zaczynamy od basu, ponieważ ten bas brzmi tak soczyście, że nie mogę mu się oprzeć. Zaczniemy sobie w takim razie oczywiście od basu. Nuty będą dosyć krótkie, a dokładnie takie. No i tutaj, moi drodzy, schodzimy niżej. Tutaj odrobinkę wyżej musimy pójść. I mamy gotowy tym samym bas, moi drodzy. Teraz przyjdzie czas na nieco trudniejszą rzecz, czyli na pady. Pady zaprogramujemy sobie, słuchajcie, od podstaw, czyli od najpodstawowszych akordów. Oczywiście żartuję, wiem, że tak się nie mówi, ale tak zrobimy, słuchajcie. Troszeczkę krótsze. No i teraz jak to tutaj? Zróbmy coś takiego. Tak, dodaję jeszcze jakieś takie harmonizujące nuty, żeby troszeczkę wypełnić brzmienie tych akordów. Powinno to fajnie zadziałać, słuchajcie. I zejdźmy jeszcze tutaj niżej, dodamy tę samą nutkę co poprzednio. Tutaj możemy dodać na przykład tak. A tutaj na przykład tak. No i tutaj, moi drodzy, jeszcze kilka nut dodamy wyżej ponad to, co było wcześniej. I tu już czegoś brakuje, nie? Trzeba coś dodać też wyżej, więc dodajmy tym samym co nieco. Okej, nie brzmi to źle. I teraz musimy stworzyć melodię i to będzie ostatnia ścieżka na tym patternie, a później, moi drodzy, przejdziemy sobie do drugiego patternu. Mniej więcej coś takiego i to wszystko musimy sobie pokopiować. Najlepiej to chyba najszybciej będzie zrobić w ten sposób. I skrótem Ctrl B. Lecimy aż do 8 taktu włącznie, tym samym mamy gotową melodię. Okej, no i teraz został nam lead. Tutaj mamy już, moi drodzy, gotową sekcję perkusyjną, powiedzmy, na tym drugim patternie. Więc o tyle dobrze.
Okej. I tak to będzie sobie brzmiało przez pierwszych 4, przez pierwsze 4 takty. A dalej, moi drodzy, to zrobimy sobie tak i dodamy kopię całości oktawę wyżej, żeby to nabrało też troszeczkę więcej energii. O, i zobaczmy, jak to brzmi być może od tego miejsca. Zadowalająco. A zatem, moi drodzy, kompozycję mamy skończoną, możemy lecieć do miksu i do omówienia tego, co tak naprawdę na etapie przedmiksowym jeszcze zdążyłem poprawić. A zatem lecimy. Miks. A zatem, moi kochani, miks. Przyszedł czas na to, żeby omówić, co się stało w miksie i dlaczego wszystko brzmi tak, a nie inaczej i co za tym stoi przede wszystkim. Natomiast zanim do tego oczywiście, to przejdźmy na pulpit, a ja pokażę wam, co się stało z naszą kompozycją. No dobrze, moi drodzy, jak jesteśmy już na pulpicie, to możemy się tutaj troszeczkę rozejrzeć w tym naszym projekcie. Tak jak widzicie, tutaj z kickiem nie zmieniło się zbyt wiele. Troszeczkę wyrównałem tutaj głośności snare'a, bo wcześniej one były troszeczkę zmienne, że tak powiem. Jeżeli chodzi o parametr velocity, to również troszeczkę bardziej wyrównałem hi-hat. Wydaje mi się, że paradoksalnie troszeczkę lepiej to wszystko w tym momencie płynie. Jeżeli chodzi o bass, żadnych zmian nie wprowadzałem. Jeżeli chodzi o velocity na padach, no to wygląda to tak, więc troszeczkę się tutaj pozmieniało. Jeżeli chodzi o plug, jest bez zmian absolutnie i przejdźmy jeszcze na drugi pattern, żeby pokazać wam, co się stało tutaj, ponieważ to są moi drodzy te bębny, potężne tomy i tak to wygląda, więc tutaj z grubsza w ten sposób starałem się zadbać o to, żeby była jakaś zmienność, żeby troszeczkę unaturalnić brzmienie tych tomów, bo to był bądź co bądź cel. Tutaj mamy, moi drodzy, tamburyn, który nie zmienił się zbyt wiele, jeżeli chodzi o velocity na lidzie, nie zmieniło się nic. Ale, moi drodzy, posłuchajmy sobie w każdym razie, jak to brzmi, być może troszeczkę wcześniej, mniej więcej od tego taktu. I to będzie nasze intro, moi drodzy. Okej, i to jest intro, a tutaj mamy ten główny pattern, który niesie klimat. Posłuchajmy. Co jak co, ale szczególnie jestem dumny, słuchajcie, z tego basu. No posłuchajcie, jak on soczyście brzmi. Jest troszeczkę agresywniejszy niż w oryginalnym bicie, ale w ogóle mi to nie przeszkadza. Słuchajcie, moim zdaniem jest to nawet in plus w tym momencie. No dobrze, skoro już mniej więcej zaprezentowałem wam, co tutaj się zadziało, znaczy jak to brzmi, to omówmy właśnie, co się zadziało na mikserze. Zacznijmy sobie od kanału master, już klasycznie od tego zaczynamy. Możemy go w sumie włączyć, bo nie włączyliśmy go wcześniej. Zobaczcie, co się stało. Mamy tutaj oczywiście wyciągnięcie głośności przede wszystkim i taką ostateczną korekcję tego całego instrumentala. W sumie możemy sobie to puścić. Od razu inaczej, ale już wielkiej zmiany nie ma tutaj, tylko jest taka drobna już masteringowa wisienka na torcie, jak to się zwykło mawiać. Zobaczcie, jaki mamy łańcuch efektów na kicku. Pierwsza wstępna korekcja, odcięcie dołu, ścięcie tych kartonowych częstotliwości, lekkie podbicie wyższych częstotliwości po to, żeby uzyskać lepsze przebicie. Dalej wave shaper, więc mocno nasycamy ten kick. Blood overdrive i bardzo podobna sytuacja po to, żeby go jeszcze bardziej nasycić, żeby go jeszcze bardziej sprzesterować. I tutaj mamy już korekcję po tym wszystkim.
Tak jak widzicie, troszeczkę jest podbity dół, za to ścięte te częstotliwości w okolicach 100 Hz. Pewnie po to, żeby bas się lepiej przebijał. Taka myślę, że była intencja tutaj. Ścięcie ponownie tych kartonowych częstotliwości i podbicie w okolicach środka 1400 Hz mniej więcej. Coś takiego, więc to już bardziej rzeźbienie brzmienia. Ponownie Wave Shaper, mocno dosyć nasycający ponownie kick, ale już z mniejszym poziomem miksu. No i The Clicker od iZotope, który troszeczkę usuwał już tych nieprzyjemnych częstotliwości klików, popów z tego kika, z tej stopy, bo już przestała brzmieć naturalnie. Puszczona jest w mono oczywiście, troszeczkę ściszona względem pozostałych ścieżek i lekko w panoramie puszczona po lewej stronie. Jeżeli chodzi o snery, jest bardzo podstawowa korekcja po to, żeby troszeczkę lepiej je ze sobą zazębić. Z kolei tutaj mamy podbite wyższe częstotliwości prezencji snera. Tutaj nie mamy nic, natomiast mamy spanoramowaną tę ścieżkę lekko w prawą stronę. Z hi-hatami sprawa wygląda bardzo podobnie, również są po prawej stronie. Jeżeli chodzi o efekty, to nie ma tutaj większej filozofii, po prostu standardowa w moim przypadku korekcja, czyli przepuszczenie wyłącznie wysokich częstotliwości z lekkim ścięciem szczytowych najwyższych częstotliwości. Podobnie tutaj. Mamy na hi-haty nałożony jeszcze delay w trybie ping-pong, po to, żeby one się jeszcze odbijały troszeczkę od lewej do prawej strony w obrazie stereo. No i są też ściszone troszeczkę względem całej reszty ścieżek. Mamy tutaj Neutron Elements, w którym wprowadzona została taka korekcja. Jak widzicie, niewiele odcinamy dołu, odcinamy częstotliwości w okolicach 170 Hz, więc to najbardziej oddziałuje przede wszystkim na kick. I okolice około 1000 Hz, no tutaj już wchodzimy w spektrum częstotliwości zarówno kika, jak i snera. No i lekkie podbicie tych najwyższych w okolicach 10 kHz. Mamy exciter oczywiście, żeby jeszcze troszeczkę nasycić brzmienie całości instrumentów perkusyjnych. No i kompresja w tym stylu. Dosyć, przyznam też, że agresywna i mocna. Ale dzięki temu ta perkusja brzmi tak, jak brzmi. To my puściłem po lewej stronie, po prawej natomiast puściłem tamburyn, żeby one jakoś się uzupełniały w obrazie stereo na intrze. I teraz jeżeli chodzi o tomy, no to mamy ścięte częstotliwości w okolicach 360 Hz. On tam nie brzmi zbyt przyjemnie, ten tom. Natomiast podbite okolice 100 Hz, dlatego że na tym intrze nie ma basu i tutaj ten tom troszeczkę wypełnia przestrzeń. Mamy lekkie nasycenie za pomocą Wave Shapera. Bardzo lekkie, bo tak jak widzicie, poziom zmiksowania jest dosyć niski. No i ostateczna kreacja, że tak powiem, brzmienia tego tomu poprzez korekcję. Podcięte częstotliwości, które troszeczkę za mocno rezonowały, plus góra, żeby zrobić miejsce dla pozostałych ścieżek, czyli właśnie dla tamburyna, który jest ścięty podobnie jak hi-hat, ale bardziej agresywniej. No i mamy na niego nałożony oczywiście reverb, po to, żeby go troszeczkę wypchnąć do tyłu względem reszty. I dalej mamy, moi drodzy, ścieżkę basową puszczoną lekko w prawą stronę i troszeczkę przyciszoną. Natomiast jeżeli chodzi o tę ścieżkę, to tutaj zrobiliśmy mały myk w postaci zmonofonizowania niskich częstotliwości za pomocą Maximusa. Jeżeli nie wiecie, jak działa Maximus, to oczywiście możecie wrócić do jednego z moich filmów na ten temat. Znajdziecie go w prawym górnym rogu ekranu. Mamy częstotliwości średnie, które są też lekko zmonofonizowane i troszeczkę bardziej jeszcze zmonofonizowałem górę. Teraz, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że ten syntezator grał od początku troszeczkę bardziej w stereo, a mnie zależy na tym, żeby bas utrzymać w tym przypadku w mono troszeczkę bardziej. Tutaj mamy, moi drodzy, korekcję tego typu. Ściąłem troszeczkę niskie częstotliwości, bo chciałem, żeby ten bas brzmiał agresywniej i to też się udało uzyskać. On ma taki, jest taki drapieżny, tak bym to określił. Dużo tych wyższych częstotliwości z racji tego, że mamy tutaj mocny nacisk na przester za pomocą Wave Shapera. To się udało fajnie uzyskać. Tutaj mamy, moi drodzy, Fruity Balance, który odpowiada za sidechain wywoływany przez Fruity Peak Controller. I tutaj mamy jeszcze Soothy, która czyści ten bas z nieprzyjemnych częstotliwości, szczególnie w okolicach
upewnimy się, 672 Hz dokładnie, bo tam było to dosyć nieprzyjemne w odsłuchu. Na tym kanale nie mamy nic, mamy tutaj pady, moi drodzy, lekko puszczone po lewej stronie i tak jak widzicie, odcięte najniższe częstotliwości, natomiast mocno podbite całe pasmo w zasadzie od środka w górę, po to, żeby troszeczkę bardziej rozjaśnić brzmienie tych padów. I tutaj mamy, moi drodzy, Ozone Imager, dosyć intensywnie działający, poszerzający te pady, ponieważ chciałem, żeby one stały w kontraście z pozostałymi ścieżkami, które grają trochę bardziej w mono i tym samym wypełniają troszeczkę inaczej też przestrzeń całego miksu dzięki temu. Tutaj ponownie mamy Maximusa i tak jak widzicie, niskie częstotliwości spadów po rozszerzeniu zostały puszczone przeze mnie w mono, żeby mimo wszystko je tak utrzymać. Środkowe troszeczkę poszerzyłem, no i też poszerzyłem sygnał za pomocą tej gałki w najwyższych częstotliwościach po prostu. O. Na tej zasadzie. No i tutaj jeszcze mamy limiter, który prasuje te pady, żeby nie były zbyt głośne, i reverb, żeby dodatkowo zbudować przestrzeń. Tak to wszystko się ze sobą zazębia, moi drodzy. Tutaj mamy lead, który został w zasadzie potraktowany tylko i wyłącznie korekcją, z racji tego, że był zbyt agresywny, została tutaj ścięta góra i dół, no dół klasycznie w zasadzie ścinam, żeby tam nie kolidowały ze sobą te częstotliwości basowe, bo one mają najmniej miejsca. Pamiętajmy, że tom wypełnia te częstotliwości dosyć znacząco. No i tutaj mamy, moi drodzy, jeszcze plug, który został puszczony bardziej po prawej stronie, został sprzesterowany po to, żeby brzmiał troszeczkę bardziej agresywnie i został puszczony, co ciekawe, bardziej w stereo niż w mono. Więcej tych częstotliwości stereo zostało przepuszczonych do ostatecznego miksu. W trybie ping-pong działający delay, żeby jeszcze dodatkowo wypełnić troszeczkę ten beat, żeby coś tam się więcej działo, więc ten plug krąży sobie od lewej do prawej, również jeżeli chodzi o odbicia delaya. Mamy pogłos po to, żeby też zbudować przestrzeń, bo ten beat tych ścieżek nie miał zbyt dużo i jakoś trzeba sobie było w tym zakresie poradzić. I na koniec oczywiście wprowadzona korekcja, żeby również poddać korekcji wszystkie efekty, które działają na plug. I tak to wygląda. Na ścieżce instrumentów mamy tylko i wyłącznie Fruity Balance, który lekko podgłaśnia sygnał tych ścieżek. Nie chciałem już przesuwać suwaka ponad 100%, więc stąd Fruity Balance i lekkie podgłośnienie całości. I tutaj mamy jeszcze kanał wysyłkowy z reverbem dla snare'a. Dlaczego w ten sposób? Dlatego, że nie chciałem nakładać reverbu na snare, bo chciałem uniknąć sytuacji, w której reverb byłby kompresowany. W tym momencie reverb nie jest podlinkowany do sygnału z perkusji, gdzie jest neutron element z bardzo silną kompresją. W związku z tym mamy skompresowany tylko i wyłącznie snare, a reverb pozostaje bez kompresji. No i taki był tutaj cel, więc tyle jeżeli chodzi o omówienie dzisiejszego miksu. Możemy sobie jeszcze raz posłuchać. Posłuchajmy tylko pierwszego patternu, a zaraz potem będziemy lecieć do aranżacji. Okej, okay. No mnie się to podoba. Także cóż, moi drodzy, tak to wygląda. A teraz aranżacja. A zatem, moi mili, aranżacja. Czas przyszedł na to, aby zaaranżować naszą dzisiejszą kompozycję, nasz dzisiejszy instrumental, podkład, beat. Lecimy z tematem i przechodzimy na full beat. No dobra, moi drodzy, jesteśmy na full beatie. Tak jak widzicie, wszystko jest rozłożone na poszczególnych patternach, więc możemy przystępować do aranżowania. Zaczniemy, moi drodzy, oczywiście od leadu i ścieżek, które będą pojawiać się na intrze, tudzież na mostkach albo refrenach. Więc zaczynamy sobie od tego. Gdyby coś, to mamy tutaj sporą latencję wynikającą z tego, jakie wtyczki działają na ten miks, więc dźwięk może być lekko opóźniony względem obrazu, ale ja mam to też u siebie, nie jest to wina montażu, gdyby coś. Thank you.
Ale słyszymy to takie nieprzyjemne pyknięcie, prawda? Nie jest to zbyt przyjemne, szczerze powiedziawszy, więc zobaczmy, co możemy tutaj zrobić. Moglibyśmy zmienić to na... Właśnie się zastanawiam, czy fala trójkątna będzie tutaj odpowiednia. Okej, okay, jest jakiś ruch, on jest troszeczkę inny. Zobaczymy, jak będzie współgrał z kickiem. W każdym razie zostawmy to w tej formie póki co. I teraz, moi drodzy, właśnie chciałbym wrzucić kick. Mniej więcej od tego momentu potraktujemy sobie to jako wejście zwrotki. Już. Tam oczywiście było więcej smaczków i elementów, no ale my tutaj nie staramy się absolutnie stworzyć kompletnej produkcji. Jeśli ktoś z Was chce się w to pobawić, w rozwój tego kawałka, to oczywiście zachęcam. Jest ok, nie jest najgorzej. Ponieważ w opisie do tego filmu znajdziecie oczywiście projekt z tego odcinka do pobrania, tak żebyście jeszcze mogli tam sobie zerknąć. No i cóż, moi drodzy, tak to wygląda na ten moment. Ja myślę, że nie jest najgorzej. Jeszcze tylko sobie pozwolę wrzucić to wszystko ponownie, ale już w formie pełnych 8 taktów. No i w tym momencie mamy, moi drodzy, tak naprawdę gotową zwrotkę. Za refren odpowiada ten element tutaj. Moglibyśmy się bawić w automatyzacji, ale automatyzacji w oryginalnym utworze nie było. Jedyne, co bym tutaj wrzucił, no to oczywiście ten plug. I to w zasadzie byłoby tyle, jeżeli mielibyśmy przyjąć, że będzie to taki szkic. Jeżeli chcemy, to jeszcze oczywiście możemy się odrobinkę pobawić z aranżowaniem tutaj, ucinaniem niektórych elementów kompozycji. I myślę, że moglibyśmy jeszcze w tym miejscu sobie przyciąć co nieco, może bez altu. Alt mi się za to przyda w tym momencie, bo będę chciał niezależnie od siatki uciąć. I w ten sposób tutaj jeszcze zapomniałem o tej ścieżce. Także co, słuchajcie, jeżeli chodzi o aranżację, to tak naprawdę jest wszystko i z mojej strony również to tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i za uczestnictwo w kolejnym odcinku Self-Made Beats, gdzie tworzyliśmy beat w stylu od braci dla braci rapera Oksywce Piorun, stworzonego oczywiście na potrzeby serialu Ślepnąc od świateł. Dziękuję tutaj również Zacharowi, który podesłał projekt, na którym mogłem bazować, przygotowując dzisiejszy odcinek. Także słuchajcie, to tyle ode mnie na dziś. Raz jeszcze dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jeżeli znajdziecie chwilkę, to oczywiście wpadajcie na inne moje media społecznościowe, takie jak Facebook, SoundCloud i Instagram. Tam się dużo dzieje. Jeżeli chcecie zobaczyć backstage Self-Made Beats, no to oczywiście tylko tam go znajdziecie. Wbijajcie też na Patronite, gdzie możecie wspierać kanał, wspierać jego rozwój, dostając przy tym dodatkowe bonusy, na przykład wcześniejszy dostęp do materiałów takich jak ten dzisiejszy. A poza tym możecie też wbijać do sklepu z gadżetami Self-Made Beats. Jeżeli chcecie reprezentować markę Self-Made Beats na zewnątrz, to znajdziecie tam masę gadżetów, które mogą być przydatne. Jeżeli szukacie opinii, szukacie wsparcia w zakresie produkcji muzyki, wbijajcie na grupę facebookową Self-Made Beats, gdzie właśnie taką opinią służymy i dzielimy się wzajemnie, aby rozwijać się jako producenci. Także to jest właściwe miejsce po to, żeby znaleźć takie informacje. Raz jeszcze dziękuję, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia tutaj za tydzień na Self-Made Beats Live. Cześć!
Jeśli film Ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę, a jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.